dobry Państwu. Dzień dobry, witam serdecznie. Lotnictwo. Tematyka romantyczna, pasjonująca chyba każdego z nas i ciągle aktualna. No ale lotnictwo w nazwach ulic. O tym dzisiaj chcemy powiedzieć. Posłużymy się książką Patroni Wielkopolskich Ulic. Mamy takie osiedla w Poznaniu, gdzie ludzie mieszkając przy danej ulicy myślę, że mogą mniej wiedzieć, kto jest patronem tej ulicy. Czasami bohater, czasami pisarz, a czasami osoba wyjątkowa. Tak się zdarza, że ludzie nie wiedzą. Nie wiedzą, właśnie. Więc mamy dzisiaj taki temat, którego dawno nie zrobiliśmy. Posłużymy się opowiastkami też i mieszkańców, posłużymy się książką. Zaczniemy od kogo? Od Meissnera? Janusz Meissner, Bogdan Arzt. No właśnie, Drzewiecki, przy którym teraz jesteśmy. Trochę i było. Będzie sporo ciekawostek, zapraszamy. Jesteśmy na osiedlu Lotników Wielkopolskich, tuż koło Fortu VII, niedaleko ulica Polska, zaraz Dąbrowskiego. Tylko co ciekawe, są tutaj ulice, które upamiętniają pilotów, ale nie pochodzą z Wielkopolski. Chociaż osiedle Lotników Wielkopolskich. No właśnie, taką ma nazwę. Ale zacznijmy od warszawiaków. Od warszawiaków Bohdan Arzt, który pochodził z rodziny pisarskiej, przynajmniej jego matka pisała. Urodził się właśnie w Warszawie, skończył studia w Warszawie, nawet wybrał się na Akademię Sztuk Pięknych, aż tu nagle okres II wojny światowej. 39 rok, został powołany do służby wojskowej, no i został pilotem. Oczywiście przeszedł też odpowiednią służbę i odpowiednie przeszkolenie. I co się działo? Co się działo? No kampania w Tunezji, kampania wrześniowa, II wojna światowa, związany z wieloma dywizjonami, dywizjon nawet toruński, dywizjon 303. W momencie, kiedy kończy się II wojna światowa, Bohdan ma około 30 lat, bo przyszedł na świat w 1914 roku, miesiąc przed praktycznie rozpoczęciem się I wojny światowej. Więc w wieku 30 lat zaczyna pisać. Jest jednym z najbardziej poczytnych pisarzy pilotów po II wojnie światowej. Napisał ponad 40 utworów, sprzedanych ponad 3 miliony egzemplarzy. Między innymi taki utwór związany z naszym Arkadym Fiedlerem, Dywizjon 303, a on napisał Wielki Dzień Dywizjonu 303. O Messerschmittach pisał, o kamikadze. No, ciekawe książki dla młodzieży i nie tylko. Zmarł bodajże w 73 roku, związany z Siedlcami, czyli ziemia mazowiecka. Tu jest ulica właśnie Bohdana Arzta. Ale i był jeszcze inny pisarz, prawda? Był jeszcze inny pisarz, szczególnie silnie związany z lotnictwem i z literaturą, zresztą nie tylko z literaturą, czyli Janusz Meissner. Janusz Meissner, który od samego początku, od 1919 roku był związany z lotnictwem, nawet uczestniczył w udzielaniu pomocy powstańcom śląskim. Później w dwudziestoleciu międzywojennym służył w wojsku, ale przede wszystkim zajął się twórczością literacką, nie tylko literacką, bo przecież był autorem scenariuszy kilku filmów z tamtego okresu, między innymi Podniebna Eskadra. Zajmował się też drugim kierunkiem, druga jest jego pasją, czyli literaturą morską. I w okresie międzywojennym i po wojnie był autorem scenariuszy zarówno lotniczych, jak i marynistycznych, jak chociażby z filmu Wraki, który po wojnie zrobił niesamowitą karierę. Janusz Meissner był człowiekiem dosyć niepokornym, w związku z tym w 1939 roku ze względu na wiek już nie poszedł do służby liniowej, ale przedostał się na zachód. Był we Francji, potem był w Anglii. W Anglii naraził się Sikorszczykom, w związku z tym przez pewien czas nawet był słynny na słynnej Wyspie Wężów, na Wyspie Biód, ale został szybko zwolniony. Dał się poznać jako dziennikarz, jako pisarz i jako dziennikarz, jako reportażysta. Siedział przed mikrofonami radia. Wtedy jeszcze telewizji nie było, ale przed mikrofonami radia dużo, dużo pisał. Wrócił do Polski, już oczywiście nie służył w wojsku i wtedy zaczął się wielki rozwój jego twórczości. Przede wszystkim mnóstwo powieści o tematyce marynistycznej i tematyce lotniczej. No, jest to literatura fascynująca, wspaniały styl, wspaniały język. Czyta się z zapartym tchem jego książki. No i przede wszystkim podsumowanie, pamiętnik lotnika, wspomnienie lotnika, kilkutomowa relacja z jego działalności, przedstawiająca życie pilota w dwudziestoleciu międzywojennym takim, jakie ono było w rzeczywistości, że wtedy rzeczywiście pilot wsiadający za stery samolotu nie wiedział, czy wyląduje. Te realia są pięknie przedstawione i Meissner w tej chwili, obok Bohdana Arzta, jest jednym z dwóch czołowych pisarzy, przede wszystkim lekkich pisarzy, a
a jednocześnie reportażystów związanych z lotnictwem, Meissner także z marynistyką. No i podobnie, w podobnym wieku umiera, w podobnym roku, bo 1978, więc co prawda żył dłużej, bo urodził się w 1901 roku, więc dłużej na tym świecie niż Bohdan Arst. Ale dwóch warszawiaków, dwóch pisarzy i dwóch wielkich lotników. I są na osiedlu lotników wielkopolskich w Poznaniu. Prawdę mówiąc, miałem małą zagwozdkę, ponieważ nazwisko Drzewiecki, które pojawia się tutaj na tym osiedlu... Dość popularne, bo był Jerzy Drzewiecki, konstruktor wynalazca, ale bardziej związany z szybowcami, tak? RWD na przykład, tak? Czy tego typu statkami powietrznymi. Ale tutaj mamy ulicę Stefana Drzewieckiego, który ma bardzo bogatą przeszłość, przynajmniej ze strony ojca i dziadka, którzy uczestniczyli w wojnie insurekcji kościuszkowskiej, powstaniu listopadowym. Pochodzi z Podola, ale związany stricte był z wodą, ze statkami. Był teoretykiem lotnictwa, ale między innymi w Odeście w 1877 roku po raz pierwszy przepłynął łodzią podwodną pod statkiem rosyjskim, bo należał wtedy do Cesarstwa Rosyjskiego. I dopiero później, w latach 20., 30., związany z lotnictwem, z teorią lotnictwa, umiera w 1938 roku. I tu jest upamiętniony. Postacią znacznie bardziej romantyczną, bardziej charakterystyczną był Czesław Tański, który w swoim czasie był kojarzony głównie z malarstwem, i to malarstwem batalistycznym, malarstwem, które utrwaliło się w dziejach malarstwa polskiego, sztuki polskiej, ale w dziejach lotnictwa Czesław Tański był jednym z twórców szybownictwa. Był konstruktorem szybowców, sam na nich latał i przede wszystkim on skonstruował szybowiec, któremu nadał nazwę lotnia. Wszyscy wiemy, co to jest lotnia, jak się na lotni lata, jak to wygląda, jak się nią piloci lotni posługują. Natomiast lotnia Tańskiego bardzo przypominała ptaka, ogromnego ptaka, który miał szybować z pasażerem na pokładzie, że się tak wyrażę. Lotnia Tańskiego dawała początek dziejów szybownictwa polskiego. Była przechowywana w Muzeum Lotnictwa w Warszawie, została zniszczona w czasie Powstania Warszawskiego, została zrekonstruowana. Lotnia Tańskiego to jest taki kamień milowy w rozwoju szybownictwa polskiego. I żył podobnie jak Drzewiecki na przełomie XIX i początku XX wieku, zmarł w 1942 roku. Jest opisany w tej książce, więc warto do niej też zajrzeć. Jest jeszcze ulica Jana Nagórskiego. Człowiek, który rodził się we Włocławku, ale z czym zasłynął? Przede wszystkim był oficerem armii rosyjskiej, latał na wodnopłatowcach, był pierwszym lotnikiem, który latał w warunkach arktycznych. I potem z jego doświadczeń korzystali inni badacze tamtych stron, tamtych rejonów. Uczestniczył w I wojnie światowej, był ranny. W 1917 roku właściwie zniknął. Pracował jako inżynier, specjalnie się nie angażował. Doszło do anegdotycznej sytuacji dopiero po II wojnie światowej, kiedy w 1955 roku Czesław Centkiewicz, znany pisarz, badacz, podróżnik i tak dalej, stwierdził w swojej prelekcji, że był pilot, zasłużony pilot Jan Nagórski, który prawdopodobnie zginął, już zniknął zupełnie z horyzontu. Nagle z widowni podnosi się pan, który mówi: ale ja tu jestem, czuję się całkiem nieźle, funkcjonuję. Jestem Jan Nagórski. Od tego momentu postać Nagórskiego wróciła na świecznik, stał się jednym z czołowych reprezentantów polskiego lotnictwa, często wspominany, szanowany, zmarł w latach 70. ubiegłego wieku. Ale zginął na pewno inny pilot w trakcie szkolenia w Dęblinie w 1935 roku, Latwis, twórca tego marszu lotników. Melodii do marsza lotników. Muzyki do tego utworu Marsz Lotników. W dzisiejszym nagraniu możemy potwierdzić powiedzenie, że kto pyta, nie błądzi, prawda? Tak jest. Bo rozmawiając z mieszkańcami, powiedzieli nam, że nazwa osiedla pochodzi od mieszkańców, od związanych z mieszkańców, od lotników, którzy tu mieszkali, od lotników, którzy tutaj mają swoje rodziny, i stąd osiedle lotników wielkopolskich, mimo tego, że ulice nie związane są z wielkopolskimi pilotami. Chociaż to jest inne, są inne czasy, inne realia. Zaraz obok jeszcze jest ulica Żwirki i Wygóry i tam na pewno też polecimy.
ulic w naszym mieście, które upamiętniają lotników, albo też i pilotki, bo przecież mamy Lewandowską, prawda, Janinę, jest sporo, jest naprawdę dużo. Teraz jesteśmy między ulicą Spadochronową, Hangarową, Lotniczą, bo tutaj mamy chyba najsłynniejszych, Żwirko i Wigura. No, Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Dwaj przyjaciele, można tak ich określić, z tym, że każdy miał inną proweniencję, inne pochodzenie. Żwirko był oficerem, żołnierzem rosyjskim, służył w pierwszym korpusie polskim, potem wstąpił do lotnictwa. Tu spotkał się ze Stanisławem Wigurą, inżynierem, konstruktorem. Jeden z trzech słynnej trójki konstruktorów Rogala. Rogala, tak. Wigura i Drzewiecki. No i właśnie tego Jerzego Drzewieckiego, prawda? Tak, a nie jest. Tego, o którym dzisiaj mówiliśmy, tak, na osiedlu. I Wigura latał z Drzewieckim, oblatowując, sprawdzając kolejne wersje samolotu RWD. Samolot sportowy zresztą. Najbardziej zasłynęli zwycięstwem w Challenge'u, międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych w sierpniu 1932 roku. Była to wielka feta, uroczyste powitanie obydwu lotników. Niestety dwa tygodnie później, we wrześniu tegoż roku, obydwaj zginęli w katastrofie lotniczej spowodowanej warunkami atmosferycznymi. Została ich burza po prostu. Została ich burza. Śląsk-Cieszyński, okolice. Tak, oderwało się skrzydło samolotu, obydwaj lotnicy zginęli. Potem z wielką pompą bardzo uroczyście zostali pochowani na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Ale znaczek był już wydany. Znaczek, tak. Poczta Polska wydała specjalny znaczek z tej okazji. Tak. No to tak, podsumowując, moglibyśmy tu opowiadać jeszcze o wielu ważnych postaciach, wyjątkowych. Dużo by tak, dużo ich tutaj jest w Poznaniu. Może w trakcie innego odcinka poświęcimy jeszcze o pilotach. Będzie jeszcze okazja. Dobra.